o sektor panny albo o dom panny i nie o znak, albo o znak, ale w archetypie. To pies, który jest psem zadaniowym, jest psem, który wykona wszystko. I teraz tak, trzeba znać wszystkie archetypy panny. Panna jest rzemieślnicza, to jest znak, który wykonuje wszystko, to swoje zadania z perfekcją. Jest pracownikiem, jest po prostu subiektem. I takim psem, który ma taką, powiedzmy, charakterystykę, ale nie tyle charakterystykę, co pewne zasady, to owczarek niemiecki. Owczarek niemiecki jest to pies, który dla mnie osobiście, ponieważ miałem do czynienia z tymi psami, ale w bardzo młodym wieku. No i później tylko widziałem je na wystawie i ze względu na to, że moi znajomi posiadali owczarki niemieckie. I owczarek niemiecki jest psem właściwie, ja nie chcę tutaj obrażać tego psa, żeby nie przypisać mu żadnej łatki, ale dla mnie jest pamiętliwy, nazwijmy tak, że uczy się jak na przykład przynoszenia aportu i on po roku zapomina, że to nie jest pies, który pamięta. Zresztą to jest pies krótko wytworzony dla wojska. W czasach jeszcze Prus, czyli Wilhelma, tutaj po niemiecki. I on właściwie niedawno został ukształtowany, jeszcze nadal się kształtuje. Przez to ta dysplazja u nich bardzo poważna. On pamięć ma. To, co robi, to robi i to, co mu się powie, to robi, ale to trzeba powtarzać i cały czas jakby go szkolić, usprawniać. Czego na przykład, jeżeli chodzi o działania stricte strażnicze, czyli te, gdzie trzeba pilnować, tam, przypuśćmy tak, Niemcy wymyślili sobie do pilnowania więźniów, czy też psy wojskowe, to jako psy wojskowe idealnie. Tam do pilnowania żołnierza, żeby drugiego tam przeciwnika pogryzł czy ostrzegł, to idealnie się nadaje. I teraz idziemy dalej. Owczarek niemiecki ma pewien system myślenia, który jest na zasadzie pan kazał. I to za wszelką cenę. Jeżeli teraz zaprzyjaźni się z tym owczarkiem, to on to wykonuje. Ale przypominajcie sobie przecież wszyscy cywila. I cywil nie zawsze wykonywał to, co chciał, tylko robił to na odwrót. Wykonywał to, ale myślał. I to jest ewenement właśnie wśród owczarków. I zresztą kiedyś, jak byłem w takiej szkółce policyjnej, bardzo dużo było odpadów. Wręcz ogromna ilość psów odpadało z testów. Bały się strzał, bały się pewnych... Teraz tak. W każdym miocie jest, przypuśćmy, te 6 szczeni. Każdy z tych szczeniąt ma zupełnie swój charakter. I te charaktery są, jakbyśmy wzięli na przykład założyć tylko owczarko, tak? To mamy te 6 charakterów. A mamy, w każdym znaku mamy 12 znaków. I w zależności, jaki znak będzie, tak ten pies będzie się zachowywał. Więc jeden będzie bardziej złośliwy, drugi będzie bardziej posłuszny, trzeci będzie bardziej nieudacznikiem, na przykład taki, chociażby o cechach, cechy, na przykład panna. To jest bardzo szczegółowy, jemu trzeba będzie tłumaczyć, jak ma iść prosto, to trzeba mu kazać, żeby iść prosto i on będzie prosto. I póki się go nie zatrzyma, to on nie zatrzyma się. Troszeczkę, ja nie mówię, że nie do rozwoju, tylko pies, który jest, przypuśćmy, umysłowym czołgiem. Jedzie i koniec. I tak jest wśród właśnie tutaj owczarków niemieckich. Ja bym tego owczarka niemieckiego zaliczył do domu panny. No trudno, jest to taki pies. Ukształtowany jest przez jednak Niemców, którzy... Niemcy to przecież panna, znak panny. I ten owczarek niemiecki jednak ma bardzo dużo cech panny. I w dodatku jest zakwalifikowany.
w ten sposób i uważam, że prawidłowo. Jeżeli, jakiemu znakowi polecam owczarka niemieckiego, ten, który lubi. Ten, kto lubi typ psa, psa, który jest całkowicie porządkowany rozkazom. Ja osobiście nie znoszę takich psów. Wolę psa, który jednak ma coś do powiedzenia. Ma coś z siebie. Zresztą ja zawsze chowam, tak mówiłem, tutaj harty. Czy potem ostatnio American Staffordshire Terrier i to też jest zupełnie innego typu, ale to kiedy indziej i o tych psach. Ja jeszcze o owczarkach będę mówił na pewno, niemieckich, bo owczarki niemieckie, czyli belgijskie, francuskie, to jednak są owczarki, no nasz polski owczarek, rozpocząłem od owczarka nizinnego, ale to wszystko są, ale są to owczarki. Są to psy w założeniu, powiedzmy, że stróżująco-pasterskie. Ale tutaj owczarek niemiecki to czysta pan. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalszy ciąg o kynologii, w astrologii czy w astrologii, kynologii. Ale to są moje spostrzeżenia i mam nadzieję, że cokolwiek dadzą tutaj tobie do jakiegoś spojrzenia innego poprzez na rasę psa, czy na typ psa, czy na zachowanie psa. O tym też mówię. Dziękuję bardzo. I zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii oczywiście.